Witam Cię bardzo serdecznie w tym epizodzie. Dzisiaj zajmiemy się Maviciem 2 Pro i wprowadzeniem do pierwszego lotu. Omówię wszystkie czynności, które jesteś w stanie wykonać w domu przed lotem, we własnym zakresie. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zachęcam do kursu online, gdzie przez kilka godzin pokazuję każdy aspekt Mavica 2 Pro. Zatem zaczynajmy. Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy zrobić po rozpakowaniu całego zestawu, jest naładowanie baterii. Zwykle baterie przychodzą rozładowane czy naładowane tylko częściowo, dlatego to jest podstawowa sprawa. Żeby sprawdzić status naładowania baterii, przyciskamy raz i sprawdzamy, jak wygląda stan naszego kółeczka. Jeżeli mamy całe wypełnione, znaczy, że baterie są podładowane. Jeżeli któreś z ćwiartek jest niewypełniona, tak jak tutaj, to znaczy, że baterię trzeba podładować. To, co jest charakterystyczne, ładowarka z jednej strony tylko działa, ma charakterystyczne tutaj właśnie wycięcie. Podłączamy ją z tej strony i po chwili zaczyna się ładować. Jeżeli mamy zestaw Flymore Combo, jest do dyspozycji hub do ładowania, podłączamy od dołu i można ładować równolegle trzy baterie. Za każdym razem ładuje się jedna bateria i ta, która jest najlepiej doładowana, najbardziej doładowana, dąży do doładowania do 100%. W tym momencie, jeżeli mamy już ładowanie, stan ładowania baterii, możemy przejść dalej. Jeżeli chodzi o Mavic 2 Pro, jak i inne drony, żeby zacząć zajmować się nim w domu, dobrze jest zdjąć śmigła i to jest zalecane dla wszystkich użytkowników. Żeby zdjąć śmigła, przyciskamy delikatnie i w zależności od tego, czy to jest śmigło z oznaczeniem, czy bez, przekręcamy lekko w prawo lub w lewo, czyli zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Można też delikatnie przekręcić, delikatnie przyciskamy i obracamy samym silnikiem w dwóch palcach. Sam Mavic rozkłada się do przodu. Najpierw rozkładamy przednie ramiona, a następnie ramiona tylne. Kolejną czynnością jest zdjęcie osłony kamery i gimbala. Żeby to zrobić, najlepiej drona umieścić do góry nogami. I teraz delikatnie przytrzymujemy dwoma palcami tutaj przód i odchylamy zapadkę. I delikatnie wyciągamy całość do przodu. Po zdjęciu obudowy mamy wrażenie, że ten gimbal bardzo bezwładnie nam tutaj pracuje, jest przekrzywiony, ale po włączeniu wszystko będzie za chwilę w porządku. Jeżeli chodzi o sam kontroler, rozkładamy uchwyty telefonu na zewnątrz. Powinniśmy mieć wpięty kabel w zestawie. Ja tutaj mam kabel zakończony z łączem Lightning, a w środku zobaczymy już nasze drążki. Drążki wyciągamy i przykręcamy na swoje miejsce. Kolejna sprawa to rozkładanie anten. Anteny można na różne sposoby rozkładać i pod kątem je odchylać, ale najbardziej efektywne połączenie pomiędzy kontrolerem a dronem to wtedy, kiedy anteny są zwrócone właśnie czołem do powierzchni naszego drona. Następnym krokiem do uruchomienia naszego drona jest instalacja aplikacji DJI GO 4. Można ją znaleźć zarówno w App Store, jak i w sklepie Play. Po zainstalowaniu aplikacji DJI GO 4 będzie potrzebna aktywacja naszego drona i tutaj bardzo ważne jest dla DJI Care, dla dodatkowej gwarancji takiego ubezpieczenia autokasko, właśnie ta data aktywacji drona. Jako że mamy 48 godzin na aktywację i wykupienie DJI Care. Podłączanie telefonu, jeżeli chcemy podłączyć telefon do kontrolera, wybieramy odpowiedni kabel, czy to jest Lightning, czy to jest kabel na USB, czy USB klasy C. Dostępne są takie przejściówki. A następnie delikatnie obejmujemy telefon uchwytami. Zwykle nie jesteśmy w stanie telefonu razem z etui włożyć, ale są też bardzo cieniutkie etui, które umożliwiają taką instalację. Ja dla potrzeb lotów właśnie ściągam etui za każdym razem.
międzyczasie baterie podładowały się, możemy zatem włączyć naszego drona. Baterię wkładamy od góry aż do kliknięcia. Pierwszy powinien zostać włączony kontroler. Włączamy go poprzez naciśnięcie przycisku Power raz i za drugim razem naciskamy i trzymamy. Następnie włączamy drona, przyciskając na środku baterii przycisk Power raz i drugi raz dłużej. Po włączeniu drona następuje tak zwany fix, czyli sprawdzenie poszczególnych elementów, także kalibracja gimbala i możemy sprawdzić, czy dron jest połączony. W tej chwili mamy sygnalizację ready to go, znaczy, że można już działać i dron jest podłączony z kontrolerem. Zwykle na tym etapie mamy komunikat o aktualizacji samego firmware'u, tutaj właśnie na czerwonym pasku statusu. W tej chwili dron już jest włączony, widać, że stabilizuje cały układ, jeżeli chodzi o położenie kamery. Wszystko gra w porządku. Ja pokażę jeszcze kilka rzeczy, a mianowicie samo położenie kamery. Kamera ma bardzo dużą ruchliwość, jeżeli chodzi o ruchy na boki. Można sobie z tym świetnie poradzić. Na ramionach mamy LEDy sygnalizacyjne. Natomiast z tyłu jest lampa statusu. W tej chwili wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o slot karty pamięci, jest on tutaj właśnie z tej strony. Dron ma wbudowaną pamięć 8 GB i trzeba pamiętać o tym, żeby kartę umieścić tą kolorową częścią właśnie na dół. Po drugiej stronie mamy tutaj przycisk do łączenia, do parowania drona z kontrolerem lub z goglami. Jest to tak zwany linking port. Jeżeli chodzi o zakładanie obudowy transportowej i osłony kamery, blokady gimbala, bardzo delikatnie wsuwamy do przodu. Sprawdzamy, czy zapadki są na swoim miejscu i dociskamy zatrzask. To wszystko, żeby wyciągnąć analogicznie. Kolejnym krokiem jest zakładanie śmigła. Śmigła oznakowane są na biało, te przeciwległe. I te oznakowane na biało zwykle pracują przeciwnie do wskazówek, do ruchu wskazówek zegara. W ten sposób. Żeby założyć śmigło, trzeba przytrzymać silnik w dwóch palcach, następnie te wypustki wprowadzić i przekręcić śmigło. W tym przypadku w stronę przeciwną, w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Śmigła zapewniają zarówno zawis, bardzo stabilny zawis, jak i przemieszczanie się drona. Dwa ze śmigieł pracują przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a dwa pracują zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ściąganie śmigieł odbywa się analogicznie. Dobrze jest też pamiętać o tym, żeby sprawdzać stan techniczny i przeglądać śmigła. Zobaczyć, jak one wyglądają, czy są całe, czy nie są może porysowane, jak wygląda też samo mocowanie. W tym krótkim filmie omówiłem czynności wstępne z Maviciem Pro i wprowadzenie do tego drona w ramach przygotowania przed pierwszym lotem. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, jeżeli masz więcej pytań, zachęcam do skorzystania z kursu online na temat Mavica 2 Pro. Link będzie poniżej w opisie pod filmem. Ja zachęcam Ciebie już dzisiaj. Tam omówiłem przez kilka godzin z przykładami, a także z lotami próbnymi i studium przypadku wszystkie poszczególne elementy systemu, łącznie z inteligentnymi trybami lotu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do bezpiecznych i fascynujących lotów. Pamiętajcie, że loty w Polsce Maviciem 2 Pro w mieście wymagają uzyskania świadectwa kwalifikacji, natomiast poza miastem można swobodnie polatać i poćwiczyć. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć!